Witam, tutaj film z weryfikacji Fiata Punto, jego podwozia. Zaczynając od przodu, przewody hamulcowe elastyczne osi przedniej mają uszkodzone osłony, także to kwalifikuje do wymiany, strona lewa, strona prawa. Do wymiany również są sztywne przewody hamulcowe osi tylnej, ponieważ ich końcówki są mocno skolidowane, strona lewa i strona prawa. Wracając do przodu pojazdu, spękane są tuleje wahaczy przednich. Nie wiem, czy na filmie słychać to zbipienie. Te tuleje są spękane, strona lewa i strona prawa jest analogicznie to samo. Nadają się do wymiany. W ramie pomocniczej przedniego zawieszenia jest ona na tyle skorodowana, że pojawiają się dziury. To jest ten element. Tutaj wysypują się fragmenty tej ramy. Tutaj dziury być nie powinno. Powinien to być po prostu lity element, tak jak z tej strony. O, tutaj jest w lepszym stanie, jest tylko powierzchownie skorodowany. Uszkodzone jest złącze elastyczne układu wydechowego. Najechane zostało na jakąś przeszkodę. Idąc do tyłu samochodu, spękane są tuleje tylnej belki. Tutaj to doskonale widać, strona prawa, strona lewa. Sytuacja jest analogiczna. No i z tyłu mamy też do czynienia z korozją, tak? Elementy podwozia są skorodowane, podróżnice z tyłu, mocowanie zbiornika, amortyzatory tylne są bardzo mocno skorodowane, ich obudowy. No i tutaj prawy tylny próg jest w kiepskim stanie. Jego fragmenty, że tak powiem, odchodzą od swojej struktury. Tutaj widać, że była jakaś w przeszłości naprawa. Dziękuję.